Dzień dobry, witajcie. Pora podjąć przerwany wątek w pierwszej części rozmowy z dr Anną Wójcicką z Warsaw Genomics, w której to rozmowie mówiliśmy o tym, na jakiej zasadzie działa program Badamy Geny, jak można do niego się dostać i też co nam daje. A teraz już pora przybliżyć wartości, korzyści dla zdrowia, jakie można uzyskać właśnie badając swoje geny w programie Badamy Geny. Pani doktor, proszę nam powiedzieć właśnie o tym, to znaczy, jakie pani widzi największe korzyści dla zdrowia, co oznacza właściwie korzyści, jeśli chodzi o wszystko dotyczące pojedynczego życia? To znaczy, to są korzyści, które przede wszystkim, jeszcze raz chciałabym podkreślić, dotyczą tylko i wyłącznie oceny ryzyka chorób onkologicznych, bo program analizuje tylko i wyłącznie nasze ryzyko zachorowania na nowotwór. Oczywiście jest szereg chorób innych, które mogą nam grozić, którymi możemy być rodzinnie obciążeni. Warto wtedy rozważyć wykonanie innego badania. Tutaj skupiamy się na chorobach onkologicznych. Jaką to daje wartość? Ja myślę, że ogromną, natomiast może na początku powiedziałabym o takiej wartości pozazdrowotnej, czyli wiedzy, którą otrzymujemy na temat nas samych oraz narzędzi, które pozwalają nam wziąć swoje życie we własne ręce, bo może też, żeby było jasne, jeżeli my mamy jakąś zmianę w genach, to my naprawdę ją mamy i ona towarzyszy nam całe życie. Program Badamy Geny jej nie wywoła, on ją po prostu znajdzie i da Państwu informację o tym, że ona jest i że trzeba zadziałać. Więc tu nie ma miejsca na zaklinanie rzeczywistości. Jest to po prostu czysta wiedza, która mówi, jak mamy żyć, żeby najlepiej o siebie zadbać. A prawda jest taka, że kto zrobi to lepiej niż my sami. Więc to, co dostajemy w ramach programu Badamy Geny, to jest po prostu wiedza, czy jeżeli zastanawiamy się nad naszym ryzykiem choroby onkologicznej, czy jesteśmy w grupie tych pacjentów, którzy mają to ryzyko średnie, czy jednak jesteśmy w grupie pacjentów o ryzyku wysokim i powinniśmy się zupełnie inaczej badać. I to jest, tak jak wspomnieliśmy, to ryzyko dotyczy prawie 6% pacjentów, których badamy, czyli to jest naprawdę duża grupa osób. Natomiast jeżeli już myślimy o tym, kto szczególnie powinien rozważyć wykonanie takiego badania, to na pewno są to osoby, w których rodzinach chorowano na nowotwory. Na przykład było kilka zachorowań na raka piersi, czy jajnika, czy prostaty, a szczególnie w młodym wieku. I wtedy takie osoby mogą się dowiedzieć, czy są w grupie zwiększonego ryzyka. I teraz uwaga, uwaga. Nawet jeżeli w rodzinie krąży jakiś uszkodzony gen, to jeżeli ma go moja mama i zachorowała na raka piersi, to moja szansa, że taki uszkodzony gen odziedziczę, wynosi 50%. Czyli albo się znajdę w tej grupie 50% osób, które odziedziczyły ten uszkodzony gen, no i dobrze, i dostanę do ręki narzędzia, które pozwolą mi się badać w taki sposób, żebym po prostu była bezpieczna, albo się okaże, że ja go wcale nie odziedziczyłam. I wtedy też wszystkie te niepokoje i zmartwienia mogą mi wyjść z głowy, bo okazuje się, że ja nie jestem bardziej obciążona niż moja koleżanka. I to dotyczy też panów, jak rozumiem. Dokładnie tak. Ja przepraszam tutaj bardzo za to skupienie na pacjentkach, ale jest to dokładnie ta sama sytuacja. Nie ma co przepraszać. Czyli po prostu dobrze to jest uściślić. Jeżeli rodzic pana chorował na jakikolwiek nowotwór, niech to będzie rak jelita grubego, niech to będzie rak piersi czy rak prostaty, to zawsze, nawet jeżeli ten rodzic ma uszkodzony gen, to pan ma 50% szansy odziedziczenia bądź nie odziedziczenia go. Jasne. A spróbujmy się postawić w sytuacji osoby, która należy do tej zagrożonej 50-procentowej grupy. Mhm. Czy może się zdarzyć tak, że ktoś pomyśli, nie chcę tego wiedzieć, dlatego że to są rzeczy ponade mną i ponad mną i wolę nie wiedzieć, po to, żeby mieć spokojniejsze życie. Czy takie postawy zdarzają się? Jak na nie może pani odpowiedzieć? Tak, to jest oczywiście nie bardzo rzadka postawa. Czyli z jednej strony są osoby, które po prostu nie chcą wiedzieć, bo mają takie poczucie, że to będzie wiedza, która raczej złamie im życie w takim sensie psychologicznym, ale jest też grupa osób, które nie chcą wiedzieć, bo nie wierzą, że
że jest jakakolwiek prewencja nowotworów, albo że jak się go wcześniej wykryje, to się go skuteczniej wyleczy. To nigdy nie jest łatwa decyzja. Ja myślę, że nie jesteśmy w stanie postawić się w miejscu osoby, która ma takie wysokie ryzyko zachorowania na nowotwór. Natomiast to, co ja zawsze podkreślam, to jest ta wiedza, która umożliwia nam bezpośrednie zadziałanie. I drugą rzeczą, którą podkreślam, jest to, co powiedziałam. Te geny już są zmienione. I to badanie nic nie zmienia poza tym, że daje nam informację o takim obciążeniu i naprawdę absolutna większość chorób nowotworowych, które są wcześnie wykryte, po prostu są wyleczalne. Zupełnie inaczej leczy się pacjenta, u którego znajdzie się małą zmianę, bo miał wcześniej wykonane badanie obrazowe, niż pacjenta, u którego ta choroba jest rozsiana, bo nie pomyśleliśmy o tym, że może zachorować mając lat 40, a akurat był obciążony i zachorował. Nie wiem, czym jeszcze przekonać osoby, które mogą mieć jakieś wątpliwości. Chyba, że pani jeszcze zna jakiś argument do tego, żeby po prostu przystąpić do programu, przebadać się i wiedzieć więcej o sobie. I... To znaczy, to co ja mogę powiedzieć, to są jakieś też doświadczenia z rozmów z pacjentami, którzy poddali się badaniu. No i tak jak wspomniałam, rozmawiam raczej z osobami, u których jakąś mutację znaleźliśmy. No to są oczywiście ogromne przeżycia, bardzo często jest to duży szok, natomiast długoterminowo nie ma osoby, która by żałowała, że to badanie wykonała, bo oczywiście trzeba przejść to zderzenie z rzeczywistością, z takim poczuciem, że jednak to nasze zdrowie jest jakoś zagrożone, ale potem przechodzimy do działania. Czyli tak jak wspomniałam, no my wypisujemy, jakie badanie trzeba zrobić, kierujemy w razie potrzeby na operację prewencyjną, na badania obrazowe, coś się zaczyna dziać. Więc przekuwamy ten niepokój w bezpośrednią akcję. I to zawsze pomaga. I to są nie tylko nasze doświadczenia, są też liczne prace z zakresu psychologii publikowane na świecie, które pokazują, że taki niepokój i lęk związany z otrzymaniem informacji, że ma się wysokie ryzyko jakiejś choroby, nie utrzymuje się bardzo długo i właściwie potem pacjenci są zadowoleni, że się dowiedzieli. Ale może jeżeli mogę jedną rzecz dodać, bo nawet padło dzisiaj pytanie o badanie dzieci. I my ogólnie rzecz biorąc nie badamy dzieci. Powiedziała pani, że dzisiaj padło to pytanie, dlatego że tutaj muszę powiedzieć nam i przypomnieć, że rzeczywiście nagranie powstaje w momencie, kiedy pani doktor była na webinarze zorganizowanym przez ONG i mieliście okazję zadawać jej pytania, ale... Faktycznie, dziękuję za uściślenie. To jest pytanie, które notorycznie pada, a mianowicie o możliwość badania dzieci. No więc uważa się, że się w tym momencie nie badamy dzieci pod kątem chorób, które występują w wieku dorosłym, bo tu nie zadziałamy inaczej u 15-latka czy 15-latki. I tak będziemy czekać z badaniami obrazowymi, aż będzie osobą pełnoletnią. Nie ma co narażać też osób w takim wieku i ich rodziców na dodatkowe stresy. A czy zdarza się taka reakcja, że ktoś odrzuca wynik badania, jeśli jest to wynik ten wskazujący na zachowanie wyjątkowej ostrożności, jeśli chodzi o swoje zwyczaje zdrowotne? Mhm. Na przykład, że może pomylili, prawda, może trzeba to jeszcze raz wykonać, bo nie wiadomo i tak dalej. To jest zupełnie naturalna droga myślenia i my zresztą w każdym wyniku badania sugerujemy, że badanie powinno się wykonać ponownie, jeżeli znajdziemy jakąś zmianę z ponownego pobrania. I to przede wszystkim dotyczy naszego dawnego modelu działania w ramach programu, kiedy pobierano krew i ponieważ myśmy kierowali pacjentów do różnych laboratoriów, nigdy nie można wykluczyć, że przy pobieraniu próbka krwi jest podmieniona. No w momencie, kiedy mamy ślinę, która przychodzi bezpośrednio od pacjenta, no jest to właściwie niemożliwe, ale ja jestem zawsze za tym, że nadmierna ostrożność akurat w takich wypadkach nigdy nikomu nie zaszkodziła. Jeżeli pacjent ma jakiekolwiek wątpliwości, czy wynik jest prawidłowy, to koniecznie trzeba go zweryfikować, dlatego że jeżeli będzie miał te wątpliwości, to potem wejście w ten cały cykl diagnostyki, prewencji będzie dla niego po prostu nie do zniesienia. Na początku naszej pierwszej rozmowy powiedzieliśmy o tych olbrzymich możliwościach medycyny, o tym, że 5 tysięcy chorób już zostało genetycznie opisanych i pomyślałem sobie teraz o tym, że skoro tak, to możemy coś z tym zrobić. To znaczy, czy jest taka możliwość, żebyśmy zmienili sobie ten gen odpowiedzialny za chorobę
czy to prostaty, czy piersi, tak żeby po prostu wyzdrowieć. Takich możliwości jeszcze nie ma, aczkolwiek terapie genowe, czyli właśnie takie naprawiające uszkodzone geny, no, są już projektowane na całym świecie. W tym momencie już są chociażby stosowane w takiej chorobie jak rdzeniowy zanik mięśni, która już występuje u bardzo małych dzieci. Mamy takie leki, które naprawiają uszkodzone geny i powodują, że przynajmniej przez pierwsze lata życia te dzieci się prawidłowo rozwijają. Jak to będzie długofalowo wyglądało, jeszcze nie wiemy, bo jakby dzieci są obserwowane. W chorobach onkologicznych nie mamy jeszcze możliwości naprawiania tych uszkodzonych genów, ale mamy już coś takiego jak leki celowane, których zasada działania polega na tym, że uderzają w sposób właśnie wycelowany w coś, co doprowadziło do powstania choroby. I na przykład jeżeli wiemy, że pewne nowotwory są wynikiem wrodzonych zmian genetycznych, inaczej leczymy pacjenta. A teraz już wyczerpując powoli temat programu Badamy Geny, do czego cały czas zachęcamy Was, oglądających, będących po drugiej stronie ze społeczności NG, po to, żeby no właśnie dowiedzieć się czegoś więcej o sobie i polepszyć swój komfort życia. Ja się zastanawiam nad tym, czy mógłbym, wiedząc na przykład, że stracę ostrość widzenia około 50 roku życia, czy mógłbym sobie pokombinować coś w moich genach i zrobić tak, że nie będę klientem zakładu optycznego na mojej ulicy? A to całkiem dobre pytanie, dlatego że bardzo wiele chorób oczu jest uwarunkowanych genetycznie i tutaj mamy właśnie między innymi zwyrodnienie plamki żółtej, która jest chorobą dotykającą nawet 15% osób, czyli stopniowo pogarszający się wzrok. Bardzo często jest to choroba uwarunkowana genetycznie i już w tym momencie mamy w badaniach klinicznych krople do oczu, które mają powodować, że to zwyrodnienie będzie przebiegało znacznie wolniej. Są też pewne wytyczne związane z odpowiednio wysoką i stałą suplementacją witaminy A, więc absolutnie jest coś do zrobienia. Czyli mimo że tych genów nie umiemy jeszcze naprawiać, uczymy się tego, ale to trochę potrwa, to umiemy przeciwdziałać tym złym skutkom ich uszkodzeń. Czy jest medycyna dla bardzo majętnych osób na poziomie światowym, taka, która umożliwia ingerencję w geny ich czy w ich dzieci, albo będzie ją umożliwiać po to, żeby po prostu stworzyć super człowieka? No to jest trudne pytanie. Ja myślę, że ta medycyna będzie. Będzie może. Nie chciałabym, żeby była. Nie chciałabym, żeby zdobycze nauki poszerzały te nierówności społeczne, ale trudno mi sobie wyobrazić sytuacji, że tak nie będzie. No już teraz chyba widzimy pączkujące kliniki przedłużania życia. One mniej są oparte na genetyce, bardziej na jakichś takich bieżących badaniach, ale to się na pewno dzieje, więc myślę, że jak najbardziej tak. Natomiast no z tym zmienianiem genów to nie jest prosta droga. Po pierwsze, no właśnie pytał pan, jak zobaczyć, gdzie są te geny, jak je zobaczyć. No one są w miliardach komórek w naszym organizmie i żeby taki gen naprawić, trzeba do każdej jednej komórki się dostać. To jest może prostsze na etapie, jak jesteśmy jedną komórką i bardzo trudne na etapie, jak jesteśmy już bardzo złożonym organizmem. No i wszystkie badania, które dotyczą ingerencji w geny człowieka są bardzo, ale to bardzo silnie regulowane, więc faktycznie w 2019 roku urodziły się w Chinach pierwsze dzieci zmodyfikowane genetycznie, natomiast no w żadnym innym kraju raczej dotychczas się to nie wydarzyło, natomiast no znowu wtedy była to modyfikacja dotycząca jednej komórki. Co my wiemy na temat tych dzieci, bo z Chin niewiele rzeczy takich wrażliwych wycieka. No, czy to była cała publikacja naukowa, która potem no, doprowadziła do procesu lekarza, który jakby wykonał ten cały eksperyment. Jest bardzo kosztowne, trudno uwierzyć, że nikt o tym naprawdę nie wiedział. Celem było zmienienie. Urodziły się bliźniaczki, dwie dziewczynki. Celem tego eksperymentu tak naprawdę było zmienienie u nich takiego konkretnego genu, który warunkuje nam możliwość zarażenia się wirusem HIV. Bo podobnie jak geny warunkują nasze ryzyko zarażenia COVID,
czy wirusem grypy, znaczy przepraszam, SARS-CoV-2, czy wirusem grypy, tak i podatność na wirusa HIV też jest zapisana w naszych genach. Niektórzy z nas mają takie drzwiczki, przez które ten wirus nie może wniknąć do komórek odpornościowych, to jest nawet 10-15% populacji ogólnej. Ojciec tych dziewczynek chorował na HIV, no więc obudowano to w taką piękną historię, że chodziło o to, żeby te dziewczynki się od niego nie zaraziły. Urodziły się dwie bliźniaczki, jedna z nich ma faktycznie całkowicie zmieniony ten gen, powodujący, że ona będzie na HIV odporna, druga ma tylko częściowo, czyli tak naprawdę nie wiadomo, co to jej dało. Natomiast to, co jest ciekawe, pojawiają się ostatnio doniesienia, że ta sama zmiana genetyczna, która chroni nas przed HIV, ma też w sposób niewiarygodny wpływać na nasze zdolności intelektualne. I teraz pytanie, co tutaj było ważniejsze w tej całej zabawie, czy przepraszam, może to nie jest dobre słowo, w tym ćwiczeniu, które zostało wykonane. Bo z tego, co wiemy, te dziewczynki rozwijają się teraz prawidłowo. Natomiast tego typu eksperymenty, które powodują, że tworzymy człowieka, który od pierwszej komórki jest zmieniony genetycznie, nie są dopuszczone, dlatego że to są zmiany dziedziczne, to znaczy one te zmiany przekażą swoim dzieciom, a my nie wiemy do końca, co jeszcze w ich organizmie zostało zmienione i jak to będzie wpływało na nie i kolejne pokolenie. Muszę się Pani przyznać do tego, że przystępując do naszej rozmowy czułem się trochę niepewnie, dlatego że ja już zrobiłem badanie w Waszej firmie, i to na długo, długo przed powstaniem tej rozmowy. I myślałem o tym, czy Pani zaglądała po prostu w moje geny. Ustawiałaby tę rozmowę wtedy na trochę, tak, na dwóch poziomach, tak? To znaczy Pani wie więcej ode mnie niż na przykład ja wiem o Pani. Niemniej jednak mówię to oczywiście w sposób żartobliwy. Teraz już nie pozostaje nam nic innego, jak jeszcze raz zachęcić społeczność ONG do tego, żeby po prostu przeprowadzono takie badania, aby ludzie pozbyli się obaw i po prostu zrobili rzecz, która przynajmniej z tego, co już zdążyliśmy powiedzieć, nie wymaga dużego wysiłku. Nie, absolutnie nie wymaga wysiłku. Można to zrobić bez wychodzenia z domu, a na końcu dostajemy po prostu pakiet informacji, które mówią nam, jak lepiej o siebie zadbać. To jest niesamowicie cenne. Bardzo dziękuję. Znaczy, ja lubię wiedzieć. Bardzo dziękuję za tę porcję wiedzy, za Pani obecność i za rozmowę, która też niejako otwiera nam oczy na to, co się dzieje we współczesnej medycynie i jak możemy korzystać w sposób, w żaden sposób wątpliwy etycznie z tego co jest właśnie dostępne. Czyli zachęcamy Was do wzięcia udziału w programie Badamy Geny. Dr Anna Wójcicka, Warsaw Genomics. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję.